Mój sąsiad Totoro, flagowa produkcja Studia Ghibli, niedawno obchodziła swoje 30. urodziny. Czy warto do niej wrócić? Zaczynamy! A jeśli jesteście fanami Totoro, koniecznie zostańcie do samego końca, ponieważ mam dla was aż dwie super ciekawostki. Cześć, to ja, wasz internetowy kolega Karol Gajos, witam na kanale Popcornert w nowej serii reanimacji, w której co drugi wtorek odświeżamy filmy animowane, zarówno te zapomniane, niedocenione, czy jak w przypadku mojego sąsiada Totoro uważane za absolutne klasyki. Poza najgłośniejszymi tytułami przez większość mojego życia nie miałem okazji oglądać zbyt wielu japońskich filmów animowanych i dopiero od niedawna zacząłem je nadrabiać. Z naszych rozmów na Instagramie Popcornert wiem, że bardzo wielu widzów jest prawdziwymi znawcami, jeśli chodzi o filmy anime. I mam nadzieję, że komentując pod tym filmem pomożecie mi odkryć kolejne ciekawe tytuły, o których będziemy. Mogli porozmawiać. Wśród anime, które oglądają w dzieciństwie, były m.in. księżniczka Mononoke oraz Spirited Away, i oba filmy, a w szczególności ten drugi, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. O ich reżyserze, czyli o Hayao Miyazaki, przyjęło się mówić, że obok Osamotezuki, twórcy Astro Boya, jest japońskim Disneyem. Obecnie 78-letni Miyazaki po raz kolejny powrócił z emerytury i pracuje nad nowym filmem How Do You Live?, który powinien pojawić się w kinach w przyszłym roku. I mam nadzieję, że do tego czasu omówimy wszystkie najważniejsze pozycje z filmografii tego reżysera. A nie ma chyba lepszego sposobu na rozpoczęcie podróży po w klasycznych filmach Studia Ghibli, jak od jego sztandarowej produkcji, czyli Mojego sąsiada Totoro z 1988 roku. Jego bohaterami są siostry, które przeprowadzają się z tatą do starego wiejskiego domu, aby być bliżej szpitala, do którego trafiła ich mama. Bardzo szybko dziewczynki odkrywają, że zarówno dom oraz pobliski las zamieszkały są przez różne stworzonka, w tym tytułowego Puchatego Totoro. Jak zapewne wiecie, mam bardzo określony gust, jeśli chodzi o filmy, które mi się podobają. Najważniejsze jest dla mnie zaangażowanie emocjonalne, a żeby je osiągnąć muszę mieć przede wszystkim bardzo ciekawych bohaterów. Z interesującym konfliktem Wewnętrznym, a także jasno zdefiniowanymi celami wynikającymi z motywacji, a także słabości. Lubię, kiedy historia ma określoną strukturę, w której wszystkie elementy skoncentrowane są na tym, co w filmie najważniejsze, rozwijając fabułę oraz samego głównego bohatera w emocjonalnie wiarygodny sposób. To typowo zachodnie podejście do scenariu pisarstwa i rzadko, ale to naprawdę bardzo rzadko nawiązuje więź emocjonalną z historiami, które opowiedziane są w inny sposób. A mój sąsiad Totoro jest właśnie takim wyjątkiem. Nie jest to bowiem dzieło oparte na przeprowadzeniu bohaterów oraz fabuły od punktu A do punktu B, a jego największą wartością. Jest uchwycenie świata z perspektywy dziecięcej wrażliwości. I jest to coś, co w tym filmie udało się naprawdę niewiarygodnie. Poszczególne sceny budowane są w oparciu o absolutnie szczere obserwacje wspólnych zabaw dziewczynek. Tego, co robią, kiedy są same, w tym rozbrajające drobne gesty, które kojarzyły mi się z tym, w jaki sposób sam zachowywałem się w dzieciństwie. Obserwujemy, jak odkrywają nowy dom, zwiedzają okolice, poznając sąsiadów, a także jak radzą sobie ze zmartwieniami, których do końca nie rozumieją, jak nieobecność ojca, bądź przede wszystkim choroba matki. Gdyby ktoś napisał streszczenie tego filmu i obiektywnie, nie spojrzał na spis wszystkich poszczególnych wydarzeń. Można by odnieść wrażenie, że przez większość czasu nie dzieje się w nim nic naprawdę dramatycznego. A mimo to poszczególne sceny dosłownie rozbrajają urokiem, wiarygodnie budując swoich bohaterów, w których bardzo szybko angażujemy się emocjonalnie mimo braku tradycyjnych elementów fabularnych. Fantastyczne elementy, w tym tytułowy Totoro, różne stworzonka, a także psychodeliczny Kotobus, budują atmosferę w niesamowicie intrygujący sposób, ponieważ nie da się jednoznacznie zaklasyfikować ich jako efekt wyobraźni dziewczynek. Tym bardziej, że pod pewnymi względami wchodzą w Interakcję z rzeczywistością. Niemniej jednak jest to również jeden z głównych elementów świadczących o wyjątkowości tego filmu i odgrywa istotną rolę w pogłębieniu emocjonalnej warstwy historii, szczególnie w trzecim akcie filmu, kiedy całość nabiera większego dramatyzmu. Jeśli chodzi o animację, miałem okazję obejrzeć przepięknie odrestaurowaną wersję i normalnie powiedziałbym, że film wygląda tak, jakby powstał dzisiaj, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach tradycyjnej animacji na takim poziomie niemalże już nie ma. Nie mam nic przeciwko animacji komputerowej, za jej pośrednictwem powstają naprawdę niesamowite rzeczy, ale mój sąsiad. Totoro to kunszt artystycznej ręcznej animacji w najczystszej postaci. Ruchy bohaterów, kadrowanie, akwarelowe tła wypełnione detalami i głębią. To wszystko jest na absolutnie najwyższym poziomie. Często anime operują nieruchomymi klatkami bądź uproszczeniem animacji w pokazywaniu akcji lub emocji bohaterów. Co wynika w równym stopniu ze stylistyki, ale także często z ograniczeń budżetowych. A w moim sąsiedzie Totoro niczego takiego nie ma i tutaj wszystko jest przepięknie zanimowane. I naprawdę nie trudno zrozumieć dlaczego filmy studia Ghibli tak Silnie zapisują się w kulturze, a także pamięci widzów. Sam na wielu scenach byłem naprawdę poruszony i dałem się urzec magicznej atmosferze, a nawet malutkim pojedynczym elementom, ale wydaje mi się, że najbardziej docenią ten film małe dzieci. Nie trudno mi sobie wyobrazić, że jest to obraz, w którym się absolutnie zakochają, oglądając go raz za razem, I już do końca życia, mając absolutną obsesję na punkcie anime. Tym bardziej, że sam to toro ze swoją dziwną mimiką jest wręcz przeuroczy. I mam nawet koleżankę, która w każdą zagraniczną podróż zabiera właśnie figurkę tego. Stworka, który od premiery filmu stał się maskotką Studia Ghibli i nie ma w tym nic absolutnie zaskakującego. Żeby w ogóle zrozumieć skalę tego fenomenu, radzę wam wejść na AliExpress i wpisać w wyszukiwarkę Totoro Bed. Co jest tym bardziej zaskakujące, jak długo Miyazaki walczył z awersją do merchandisingu. Zanim podzielę się swoją oceną, oto obiecane ciekawostki, o których może nie wiecie. Po pierwsze, mój sąsiad Totoro dopiero w grudniu 2018 roku miał swoją chińską premierę, czyli na jednym z największych rynków. I w pierwszy weekend wyświetlania cieszył się niemal takim samym zainteresowaniem, co Aquaman, zarabiając aż 13 milionów dolarów. Podobny wynik osiągając w kolejnych tygodniach, co bardzo mnie cieszy biorąc pod uwagę całkiem niedawne problemy finansowe studia Ghibli. Drugą ciekawostką, o której zapewne wiedzą wszyscy fanatycy Miyazakiego, jest to, że w 2003 roku powstała krótkometrażowa kontynuacja mojego sąsiada Totoro pod tytułem May and the Kitten Bus. Niestety obecnie można oficjalnie oglądać ją jedynie w muzeum studia Ghibli. Więc jeśli ktoś z was był w Japonii i miał okazję go zobaczyć, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Podsumowując, oglądanie filmów uznawanych za klasyczne, z perspektywy czasu, często wpływa negatywnie na ich odbiór, ale byłem naprawdę miło zaskoczony, jak poruszającym i magicznym doświadczeniem był seans mojego sąsiada Totoro, pomimo i właśnie równocześnie za sprawą braku tradycyjnej struktury scenariuszowej. Jest to film, do którego raczej będę chciał kiedykolwiek wrócić, jak w przypadku chociażby Spirited Away, ale to tylko dlatego, że nie chcę zatrzeć w swojej pamięci wyjątkowości pierwszego odbioru. Natomiast jestem pewien, że gdybym obejrzał go w dzieciństwie, byłby to jeden z moich ulubionych filmów. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że na świecie istnieją osoby, które zainspirowane tym filmem zdecydowały się związać swoje życie z rysunkiem i animacją. Dla miłośników tradycyjnej animacji, nie tylko anime, uważam, że jest to pozycja absolutnie obowiązkowa, dlatego otrzymuję ode mnie pełen zestaw kinowy. Jeśli podobała Wam się ta recenzja, a także pomysł na serię reanimację, znaczyłoby to dla mnie naprawdę bardzo wiele. Jeśli dacie znać w komentarzu, polubicie ten film, a także udostępnicie go. Dzięki serdecznie za oglądanie. Ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie. Pa, pa!